przez 20 lat wędrowała po kraju, była we wszystkich tarasach, wszędzie. Musiała u Państwa, bo ja to były lata 70. i 80. Potem ją nawet papież koronował w Rzymie, jako że koronami papieskimi, żeby podziękować za tą rolę, którą odegrała, bo ona przewędrowała całą ludką Polskę. I proszę Państwa, w dniu zamachu na życie papieża, tam trwało nabożeństwo, kiedy nagle dotarła wiadomość o zamachu na życie papieża. Ksiądz przerwał na chwilę modlitwę, powiedział biernym, co się stało, bo ktoś tam przyszedł ze mną, powiedział, co się przyszedł. I od tego momentu modlitwa skupiona była już na modlitwie, skoncentrowana na Ojcu Świętym. Modlono się za jego zdrowie, ale przede wszystkim za jego życie, żeby przeżył zamach. Zaczęli schodzić się górale i proszę Państwa, w tej kaplicy, tam przy tej figurce, którą będziemy mogli również dzisiaj zobaczyć, modlitwa przez 100 dni była prowadzona. To był taki prawdziwy szturm modlitewny. W dzień i w nocy górale się zmieniali, wymieniali, jedni w nocy, drudzy w dzień, raz ci, ale przez 100 dni nieprzerwanie tam trwała modlitwa za zdrowie i życie papieża. I pierwszą noc modlitwy górale sobie postanowili przy tej figurce, przy której się modlili o zdrowie papieża, figurce Matki Bożej, że jeżeli papież zamach przeżyje, to oni Matce Bożej w ramach podziękowania wybudują ten piękny kościół. No i tak też zrobili. Do prac przystąpiono zaraz szybciutko, ale był ogromny problem z uzyskaniem zezwoleń od władz komunistycznych. Nie chciały się zgodzić na kolejny kościół. Trwało to kilka lat, ta przepychanka. Pieniążki też trzeba było spore zebrać. Zbierano w Polsce, wśród Polonii, za granicą, wśród różnych ludzi. Dość szybko te pieniążki, no ale to zezwolenie. Dopiero w 87 ruszyła budowa, w 92 temat zakończono. W sumie 4,5 roku to wszystko trwało. Proszę Państwa, wszystko to w murze, w drewnie, wszelkie elementy futer, wszystko to górale robili w większości za darmo, w ramach, że tak powiem, takiego podziękowania, w darze serca ten kościół budowali górale. To artystyczne, tam elementy wyposażenia, witraże, lampy, to wiadomo, trzeba było zamówić różnych artystów. Ale to wszystko, co tutaj takie to podstawowe wyposażenie, wystrój, to wszystko górale za darmo. Jak była zbiórka pieniędzy, góralki potrafiły na tace oddać obrączki ślubne. Potrafiły ściągać z siebie biżuterię i zostawiały, ale te obrączki ślubne to się tak zarywy w niektórych pamięci. Potem to złoto wykorzystano. W środku kościoła jest piękne tabernakulum w kształcie takiego słońca i właśnie ono jest obzłocone prawdziwym złotem, między innymi tym pozyskanym z darów właśnie od górale.